Fernando Rodriguez Jr. po niestety przegranym pojedynku z Michałem Andryszakiem. Wszyscy zastanawialiśmy się właśnie, czy ze względu na styl Fernando właśnie ruszy do przodu i rzeczywiście gdzieś tam wdał się w tą bójkę ponownie. Czy to było zgodnie z tym, co założył, czy jednak może chciał być taki bardziej przezorny? Esa decía que quería ser esta vez un poco más calma, un poco más manterse de más estrategia, más una vez con su estilo con mucha agresividad y mucho ofensivo. ¿Por qué eso aconteceu? Eu não sei bem certo o que, aonde eu errei na estratégia, mas eu cometi o mesmo erro da minha luta com o Rosalski. Não quero tirar o mérito do Michał, ele é um grande atleta, um grande lutador, mas infelizmente eu não consegui colocar o meu jogo em prática e fui derrotado novamente. To ja popełniłem błąd, nie trzymając się swojej strategii na tę walkę. Oczywiście nie odbieram absolutnie zasługi Michałowi, bo to jest świetny, świetny zawodnik. Natomiast no, ja popełniłem na nowo taki sam błąd jak w walce z Marcinem Różalskim i niestety przydarzył mi się po raz drugi. Czy był świadomy, że jego rywal miał kontuzję, miał złamane dwa palce u stopy? No, widać było to, że nie poruszył się tak, powiedzmy, sprawnie przed walką. Mam się gdzieś tam w hotelu, czy widział to? No, z tego konsciencja, jak Michał umalezał do dois foram quebrados. Não, eu não tinha consciência disso e eu parabenizo por ser um grande atleta e mesmo lesionado, com o dedo quebrado, ter me enfrentado. Ele com certeza mereceu a vaga agora para a próxima disputa de cinturão. Nie wiedział o tym, ale no, tym większe słowa uznania dla Michała, że nawet z kontuzją wyszedł do walki i go pokonał. I Fernando nie ma wątpliwości, że teraz należy się Michałowi walka o pas. No i teraz pytanie właśnie, co dla Fernando w takim razie, bo jest byłym mistrzem, teraz przegrał drugi pojedynek z rzędu. No bardzo dobrze przyjęli go polscy fani i tak naprawdę, jak myślisz, czy włodarze dadzą mu jeszcze szansę? Então, que acha sobre o futuro de você, porque perdeu a segunda luta, mas todo o tempo é muito gostado também pelos fãs poloneses. Pensa que os donos do KSW vão te dar mais uma oportunidade de lutar aqui na Polônia? Bom, eu tenho contrato de mais uma luta e o meu plano de carreira é, ainda mesmo com essa derrota, recuperar o cinturão do KSW. Então eu espero que Martin me dê mais essa oportunidade. Eu sei que eu vou ter que fazer pelo menos mais umas duas lutas, mas eu não vou desistir do meu sonho e eu vou recuperar esse cinturão. Mam w obowiązującym kontrakcie jeszcze jedną walkę, natomiast jakby niezależnie od tego moim celem w karierze pozostaje odzyskanie pasa KSW. Wiem, że teraz jestem od tego o co najmniej dwie, trzy walki, ale nie zmienia to faktu, że nadal celuję w pas KSW. Dziękuję, obrigado. Dziękuję, obrigado.